Dzień dobry, witam wszystkich. Jogowa herbata z agą, dzisiaj rozpoczynamy i dzisiaj zrobiłam sobie naprawdę herbatę jogową. Cały czas w planie mam robienie herbaty z mojego przepisu i to naprawdę rozpocznę w przyszłym tygodniu. Opowiem wam też więcej o tej herbacie jogowej, takiej, której ja przygotowuję sobie sama. Niestety dzisiaj nie zdążyłam, bo prowadziłam zajęcia wcześniej jogi. I tylko przebiegłam szybciutko, więc jest też jogowa herbata. I o tyle jest fajnie, ta herbata jest fajna, dlatego że ma tutaj, jest taki, do każdej herbaty jest cytat. Więc może sobie przeczytać i sobie to, tak jak co do ciebie przyjdzie, tak? Tak czasami jak ja wyciągam karty anielskie na przykład, czy coś, to zawsze do mnie jakaś wiadomość przychodzi. Więc tak jakby czuję, że tu jest coś dla mnie. Ale zanim zacznę w ogóle o rozmawiać, poczekam, czy w ogóle ktoś się zjawi dzisiaj na mojej jogowej herbacie. Halo, halo, czy ktoś jest? Dajcie znać, na razie nikogo nie widzę. Jest ktoś. Proszę, dajcie mi znać, jeżeli jesteście, czy mnie słychać przede wszystkim. Aha, jeszcze wiecie co? Miałam dzisiaj przygotować internet mocniejszy. Więc momencik, tylko podłączę sobie już, bo będzie lepsze połączenie. Przepraszam, że tutaj. O, już. Żeby było lepsze połączenie, jestem dzisiaj nie na Wi-Fi, ale jestem na kablu, po to, żeby nic nam nie przerywało. Mam nadzieję, że zrazu nie działało jeszcze. O, już są 3 osoby. W międzyczasie tylko sprawdzę, czy działa, czy jest to połączenie już. Okej, przepraszam Was bardzo. Wy sobie. Mam nadzieję, że macie herbatę. Szykujcie herbatę do rozmowy. A ja tylko sprawdzę, czy internet działa tak, jak chciałam, żeby działał. Fajnie, dziękuję Ci, Roma. Widzę, że jesteś i słyszysz mnie dobrze. To się cieszę, że słyszycie, że wszystko działa. I tylko sprawdzę jeszcze, gdzie jest internet. Czy jest ten, co chcę? Jest. Dobrze. Super. Czy macie herbatę? Więc moja jogowa herbata, tak jak wspomniałam dzisiaj, jest z wiadomością. I niech ta wiadomość będzie dla nas wszystkich. Nie tylko dla mnie, tylko dla nas wszystkich. Więc jest to wiadomość, słuchajcie, taka, po angielsku, co prawda. Miłość nie ma lęku. Czyli tam, gdzie jest miłość, tam nie ma lęku. Tam nie ma. There is no fears, ja? No i to jest prawda, to jest prawda. Często spotykamy się z tym, że nie wiem, właśnie nas kieruje coś, czy coś niby chcemy. My teraz mówię miłość. Często miłość nam się kojarzy z relacjami jakimiś partnerskimi, ale miłość to jest w ogóle na przykład miłość do życia, miłość do pracy swojej, do siebie i często może być związana właśnie z lękami. Dzisiaj akurat, o fajnie, że tak akurat mi się przypomniało, że dzisiaj oglądałam taki, przeglądając jeszcze przed naszym spotkaniem przez chwilę jakieś na Facebooku jakąś stronę i był taki filmik właśnie i kobieta opowiadała o tym, że jak to u niej przez kilka lat żyła właśnie, to akurat chodzi o związek, ale po prostu w życiu, znaczy to chodzi o związek i w ogóle życie, że na zewnątrz wydawało się wszystko pięknie, ładnie i było naprawdę kolorowo i wszyscy jej zazdrościli życia, gdziekolwiek takim, jakim żyła. Wszystkim się wydawało, że jest jak najbardziej szczęśliwa. Miała partnera, który był dobrym partnerem, ale na zewnątrz wyglądało to pięknie i tak jak wiecie, jak na zdjęciach na Instagramie, że wszystko pięknie wygląda, a ona od środka czuła się tak nieszczęśliwa. No i czuła, że po prostu jej całe życie jest puste. I przez kilka lat trwała w tym, dlatego że bała się, że po prostu jakby nie będzie w stanie tego zostawić wszystkiego i po prostu żyć tak, jak ona chce naprawdę żyć. No i oczywiście tu było właśnie tego tylko dążę, że tutaj kierowała się lękiem, tak? Czyli bała się, bała się. I tam, gdzie jest lęk, to właśnie mówię, tak jak tutaj jest w naszym stacie, nie ma miłości. I w końcu się zdecydowała. Teraz tutaj oczywiście was nie namawiam, że macie teraz wszyscy zmieniać swoje życie i zostawiać i w ogóle. To nie w tym sensie, tylko w tym sensie, że musimy słuchać naszego głosu, naszego serca. Dzisiaj, pytałam Was wczoraj też w grupie, czy macie jakieś specjalne tematy, i tak teraz chyba postanowiłam, że od przyszłego tygodnia nie będę Was pytała, tylko po prostu, znaczy mogę oczywiście, możecie zawsze mi dawać tematy, tylko nie chcę, żeby te nasze spotkania z herbatą kończyły się za każdym razem, wiecie, pytaniami i odpowiedziami, bo, ale ja jestem bardzo wdzięczna za te wszystkie pytania i dlatego te pytania, które zadałyście wczoraj, większość dziewczyn, ja przełożę je, znaczy nie przełożę je, ale sobie je zapiszę do mojego spotkania, które odbywa się raz w miesiącu, gdzie odpowiadam Wam na wszystkie pytania. I to sobie, także nie zostaną te pytania bez odpowiedzi.
I dla przypomnienia Wam powiem, że zmieniło się tylko jedna rzecz, że właśnie pytania na odpowiedzi będę udzielała w każdą pierwszą środę miesiąca. Dlatego, że zbiorę wtedy wszystkie Wasze pytania, które zadajecie w ostatniego miesiąca i w pierwszą środę na tej właśnie herbacie jogowej ze mną, ja Wam opowiem, odpowiem. I teraz dlatego Was jeszcze raz proszę o to, abyście pytania zadawali właśnie w tym miejscu, gdzie się zadaje pytania, żebym nie musiała szukać gdziekolwiek, bo tamtych po prostu innych komentarzy mogę nie znaleźć i po prostu też czasami jak tam gdzieś coś pytacie osobno, to ja biorę jako takie coś, że tylko chcecie tak na szybko odpowiedź, ale jeżeli zadajecie pytanie tam, gdzie jest miejsce do zadawania pytań, to wtedy, przepraszam Was bardzo, to wtedy ja po prostu Wam odpowiem na tym spotkaniu. Ale mimo wszystko zadałyście wczoraj kilka pytań i jedno z pytań i dwa w sumie były związane z czakrami. I to pytanie bardzo często się u mnie pojawia i nie dziwię się, no bo ja się specjalizuję w czakrach, tak? Więc oczywiście cieszę się bardzo, że Was to interesuje i że chcecie więcej wiedzieć. Ja pracuję z czakrami kilka lat już i mam też mój kurs online, Podróż po czakrach, na który Was zapraszam, on zacznie się w kwietniu, także już można się zapisać na listę zainteresowanych. Tutaj Wam od razu w linku, jak skończę, lub w komentarzu wpiszę później link, jeżeli jesteście zainteresowani w ogóle tym kursem. Ale o czym mówię? Pytacie o te czakry i z tego, co zauważyłam, bardzo dużo jest jakby właśnie chęci, żeby wiedzieć więcej o czakrach. Bardzo nas ten temat interesuje i nie dziwię się, bo mnie też ten temat bardzo interesował, dlatego zaczęłam się tym zajmować i dopiero też jak odkryłam, jak ważne są czakry w naszym życiu, to tym bardziej jestem nimi zafascynowana. I teraz czakry. Ja w ogóle mam też taki fajny, mam nadzieję, że czytelny i że Wam taki jasny post na moim blogu o czakrach, bo czakry kojarzyć się mogą tak trochę mistycznie, czakra. To takie w ogóle jakieś dziwne słowo i jeżeli nie słyszeliśmy, większość osób już słyszała o czakrach, ale też mogą się pojawić osoby, które nie słyszały. Więc szybciutko powiem Wam tylko, co to jest. Czakry to są miejsca energetyczne, czyli to, że działamy, że żyjemy, wszystko co żyje ma energię. W jodze mówimy o tej energii prana, tak? To jest prana. I teraz w naszym systemie są czakry. O, dziękuję, Adriana już włożyła właśnie link. Możecie sobie tam się zapisać, jeżeli ktoś jest zainteresowany. W naszym systemie jest wiele czakr. Mówimy o takich głównych czakrach, przy których przepływa energia. I teraz ona, jak przepływa energia, no to ona cały czas krąży w naszym, wiecie, systemie, no i przez te czakry, ale w te miejsca, tam gdzie płynie ta energia, one mają wpływ na nasze zdrowie fizyczne i na nasz stan emocjonalny. I teraz odkrywając właśnie ten fenomen czakr, tych energii, zresztą to jest ten fenomen, już jest znany bardzo długo, nie wiem ile, ale już jest bardzo, bardzo staro, już naprawdę nasi nauczyciele jogiczni, także o tym już mówili od bardzo dawna, ale teraz od niedawna już coraz bardziej jest tutaj na zachodzie, więc jakby powiedzieć, ludzie się tym interesują, że nie tylko yoga już mówi o czakrach i wiem, że też istnieją jakieś, nie wiem, przyrządy, które potrafią mierzyć energię w czakrach, czy tam mają taki zamiar, takie przyrządy zrobić, nie wiem, czy to się dojdzie do skutku, czy nie. W każdym razie wiem o tym, że każdy z nas jest w stanie, i to jest teraz, co Wam powiem, każdy z nas jest w stanie poczuć energię w swoich czakrach i każdy z nas jest w stanie sobie tą czakrę odblokować. Bo często pytacie mi się, też byłam takie pytanie, mi się pytaliście, dlatego że ja się specjalizuję w czakrach, więc pytacie mi się, czy ja Wam tą czakrę odblokuję, albo na przykład, czy ja jestem właśnie jakąś taką, jakby to powiedzieć, nie wiem, z nachorką, jak to się mówi, nie wiem, wiecie o co chodzi, że coś takiego, nie wiem, mam zrobić. Nie, absolutnie nie. Ja jestem nauczycielką kundalini jogi. Kundalini yoga opiera się w ogóle na systemie czakr, dlatego też tym się specjalizuję i też kundalini jodze właśnie pracujemy bardzo z energią, która przepływa w naszym organizmie, w naszym systemie i to, co ja robię, to ja Was uczę, jak możecie sobie sami odblokować tę energię. Czyli ja tego nie robię Wam, bo nie lubię takiego czegoś w ogóle, żeby ktoś był ode mnie uzależniony, że tylko musicie do mnie przyjść, bo tylko ja Wam, wiecie, odblokuję tą czakrę i
na jakiś czas musicie znowu rzucić. Nie, ja właśnie uczę Was metod, jak możecie sobie z tymi czakrami poradzić sami. I teraz, czy to jest takie trudne, pytacie też często, czy to jest takie właśnie, bo często się spotykam z tym, że mówicie o tym, pytacie mi się, że to właśnie te czakry są wszystkie zamknięte albo zablokowane, co tu teraz robić. Oczywiście jest to, wymaga to pracy, ale nie jest to aż tak skomplikowane. Naprawdę nie jest to tak skomplikowane. Pierwsza rzecz, która jest ważna w ogóle w pracy z czakrami, jest w ogóle chęć, żeby z nimi pracować. Jeżeli już macie taką chęć, podjęliście decyzję, że chcę pracować z moją energią w moim systemie, to już moim zdaniem jest to bardzo duża część pracy zrobiona. Tak? Czyli przede wszystkim musimy chcieć to zrobić i na przykład to, że odnajdujecie, jesteście tutaj w tej grupie, czy pytacie, czy robicie jakiekolwiek pozycje dla czakry w ogóle, to już działa. I teraz ja, takie pytanie było, spotykam się z tym pytaniem często, na przykład robimy medytację otwierającą czakrę serca i teraz pytacie mi się, co zrobić, czy to jest ok ćwiczyć z czakrą serca, skoro te pierwsze czakry na pewno mam zablokowane i zamknięte i w ogóle tak. W ogóle my też mamy takie, słuchajcie, predyspozycje wszyscy, ja mam, nie wiem czy wszyscy, ale większość osób, ja mam też, chociaż już z tym pracuję od dawna, że nam się wydaje, wiecie, że wszystko jest białe albo czarne i też nawet nie to o to chodzi, tylko że nam się wydaje, że to, co jest, co my, co u nas w naszym systemie jest, co jest z nami, to już na pewno już jest najgorzej, już jesteśmy zablokowani, już nic się nie da zrobić. Słuchajcie, to nie jest aż tak źle. Także nie chcę Wam, tu jest dobra wiadomość, jest taka, że to nie jest aż tak źle. Nie jesteśmy aż tak, słuchajcie, zablokowani, że już nic nie da się zrobić, tylko trzeba iść do jakiegoś czarodzieja, czy do jakiegoś osoby, która Wam to, nie wiem, za nie wiadomo ile pieniędzy to Wam zrobi. Tak, aż tak źle z nami nie jest. Przede wszystkim jakby było tak źle z nami, to byście o to nie pytali, bo byście w ogóle byli tak zablokowani, żebyście nawet nie chcieli o tym, na to się otworzyć. Więc skoro już chcecie się na to otworzyć, to już tam energia coś przepływa, już coś działa, bo już czujemy to. Czyli samo poczucie, że energia przepływa przez czakry, już jest takim pierwszą rzeczą, która nam daje do zrozumienia, że to, że właśnie jesteśmy w stanie sobie je uregulować. I jest bardzo dużo metod, naprawdę, nie tylko jogą, można, nie wiem, samym stylem życia swoim odblokować sobie czakry, ale oczywiście ja uważam, że są metody, które można robić dłużej, którymi możemy stosować dłużej, które można stosować szybciej i na przykład kundalini yoga jest taką technologią, bo my to nazywamy technologią, która naprawdę bardzo szybko może uregulować właśnie przepływ energii w czakrach. I teraz pytacie się, czy to jest ok pracować z czwartą czakrą, jak te wszystkie trzy pierwsze są właśnie jeszcze nieuregulowane. Więc ja mam takie odczucie, że energia popłynie tam, gdzie powinna popłynąć. Czyli jeżeli pracujemy, przypuśćmy, z czakrą serca, ale coś jest też do zrobienia w pierwszej czy w drugiej, to nie jest tak, słuchajcie, jak nam, bo my nam się wydaje wszystko, że jest po kolei, tak? Oczywiście jest, ale to nie jest tak, że teraz ta energia nie dojdzie do czakry serca, bo tam na dole się zatrzyma. Ona będzie prawdopodobnie, w ogóle jest, czakry są w ogóle bardzo połączone. Bardzo takie, też było takie pytanie, że pierwsza i czwarta na przykład, one są wszystkie ze sobą połączone. To nie jest tak, że tylko pierwsza z czwartą, a druga z piątą, czy coś takiego, nie. One wszystkie na siebie współdziałają, jakoś mają wpływ na siebie i to jest właśnie wspaniałe. I jeżeli pracujemy z czakrą, przypuśćmy, serca, to ta energia popłynie tam, gdzie powinna płynąć. Czyli jeżeli na przykład jest coś do uregulowania w pierwszej, to moim zdaniem tak to energia popłynie, żeby też popracować z pierwszą czakrą. I teraz na moich wszystkich medytacjach, na które się często zapisujecie, czyli to są medytacje, ja to nazywam medytacje na takie ważne momenty w naszym życiu, w takim cyklu, gdzie zawsze jest medytacja w pierwszy dzień jesieni, zimy, wiosny i lata, czyli to są momenty, kiedy jest, to jest połączone też z punktem, jak jest słońce na nas działa i jak w ogóle to wszystko na nas działa, ale wtedy dostajecie ode mnie medytację i zauważcie, te osoby, które są na tych medytacjach, że tam jest zawsze rozgrzewka. I ta rozgrzewka jest właśnie zrobiona nie tylko po to, aby rozgrzać Twoje ciało i przygotować Cię do pozycji medytacyjnej, bo też po to, ale też te rozgrzewki są tak ułożone przeze mnie, aby właśnie uregulować Wam energię w pierwszych. Przypuśćmy, jak była praca, teraz pracujemy z czakrą serca w naszej medytacji
zimowej, to rozgrzewka jest tak ułożona, aby uregulować pracę pierwszych trzech czakr. I teraz oczywiście to nie jest tak, bo jest też mój kurs online, na którym bardzo intensywnie pracujemy z czakrami, tam jest o wiele więcej i naprawdę są tam specjalne kryje i medytacje, które już bezpośrednio działają na te czakry, na które właśnie tak jak mówiłam, Was zapraszam. Ale już sama takie samo podejście i taka lekka rozgrzewka też to pomoże. Także to nie jest aż takie tak trudne i to nie jest aż tak skomplikowane. Także nie denerwujcie się. Można spokojnie pracować z czakrą serca, jeżeli na przykład czujecie, że jest potrzeba pracy z czakrą pierwszą. A dla Waszej wiadomości powiem Wam tylko, że moim zdaniem większość, jak nie wszyscy, powinniśmy pracować z czakrą pierwszą. Także jest tutaj dużo pracy do zrobienia, jest to nasza podstawa, ale o tym opowiem kiedy indziej. W każdym razie najważniejsze jest to, słuchajcie, żeby nie, na przykład, jeżeli chcecie robić medytację, czy cokolwiek chcecie robić i stwierdzicie, albo to zrobię coś tam, albo w nic, tak? Czyli można powiedzieć sobie, czyli jak jeżeli ja nie mam pierwszej, drugiej czakry uregulowanej, to w takim razie nie ma sensu w ogóle, że medytowała. Nie, ma sens. Czyli pracujemy z tym, co nam teraz, co możemy z czym pracować, to lepiej z tym pracować, niż nic nie robić, tak? Także, także po prostu nie podejcie się, nie poddawajcie się. I teraz jeszcze Wam chciałam dzisiaj powiedzieć jedną rzecz, bo tydzień temu rozmawialiśmy o tym, rozmawiałam o tym, mówiłam o tym nauczycielu, pytaliście się właśnie, jak to jest z tym nauczycielem, że nie macie nauczyciela obok siebie, jak to sobie wszystko zorganizować. Więc bardzo ważna jest taka sprawa, aby właśnie też nie zniechęcać się, bo też możemy sobie powiedzieć, czyli nie mam nauczyciela w mojej miejscowości, nie mam tutaj jogi, studia jogi, więc lepiej w ogóle nie będę nic robić. Więc to też oczywiście jest to samo, co wcześniej mówiłam, czyli lepiej zrobić coś, nic w ogóle, nic nie zrobić. A poza tym coraz więcej jest materiałów i informacji dla Was online, także nie ma wymówek, słuchajcie. Jeszcze jak ja zaczynałam jogę, jak miałam 20 lat, to wtedy nie było internetu, znaczy się był internet, przepraszam, był, ale słuchajcie, żeby być na internecie, to ja musiałam pójść do mojej, na moją uczelnię. W ogóle nie miałam komputera w domu, tylko miałam komputer chyba, czy przepraszam, już nie pamiętam. Miałam taki, wiecie, wielgaśny komputer, na którym pisałam pracę moją magisterską i te wszystkie inne rzeczy, ale to były takie, słuchajcie, że nie miałam w ogóle podłączenia pod internet. No i żeby iść na internet, ja musiałam właśnie na mojej uczelni, w jakiejś kafejce internetowej czekać, wyczekać pół godziny w kolejce, zanim dostałam swoje miejsce i to wszystko działało inaczej, więc to było, to bardzo mile to wspominam zresztą. Może ktoś z Was tutaj jest też, co pamięta te czasy. Bardzo mile to wspominam, bo wtedy było to bardzo upragnione w ogóle, żeby wyjść nagle na tego Yahoo, albo na to Google, albo na cokolwiek. Wtedy nie było Facebooka, słuchajcie, nie było Facebooka wtedy. No i po prostu, ale mimo wszystko była to frajda, ale nie mieliśmy internetu w domu, więc w ogóle nie byłam, nawet nie pomyślałam, żebym mogła o jodze, słuchajcie, poczytać, obejrzeć na YouTube czy cokolwiek. Nawet nie wiem, czy YouTube wtedy istniał, słuchaj, nie wiem. W każdym razie Wy to macie, my to mamy wszyscy i możemy, słuchajcie, kliknąć i wszystko znaleźć. Możemy znaleźć nauczycieli w Polsce, jeżeli są w Polsce, macie portal jogi, na którym też możecie znaleźć moje praktyki kundalini jogi, możecie znaleźć nauczycieli zagranicznych, także jest niesamowity dla nas dostęp i z tego powinniśmy się cieszyć i korzystać. To jest też następny temat. Opowiem Wam kiedyś o naszej erze wodnika, ale to opowiem na innym spotkaniu. Właśnie nasza era wodnika, w której żyjemy teraz, o tym się mówi w Kundalini Jodze, ona właśnie jest o tym, że jest dostęp do informacji, do których nie było dostępu, do których nie było dostępu przez kilka tysięcy lat, bo była wcześniej era ryb, a teraz mamy erę wodnika i to wszystko w tej erze wodnika mamy dostęp do nagle wszystkiego, więc my żyjemy w tej erze wodnika, gdzie to wszystko się dzieje, ale o tym opowiem Wam też na innym spotkaniu. Także pamiętajcie, nieważne, czy jest ta medytacja 3-minutowa, czy macie pełną praktykę, czy macie tylko chwilę, ale ja Was namawiam do tego, abyśmy codziennie chociaż kilka minut przeznaczyli na właśnie własną praktykę, jakąkolwiek sobie wyznaczysz. Dlatego w poniedziałki robimy planowanie w grupie i tam można sobie wpisać w komentarzu mniej więcej swój plan, bo uważam, że wtedy nam jest jakby, wiecie, słuchajcie, łatwiej to doprowadzić do skutku.
I dzisiaj oglądałam też live'a u jednej z moich, zresztą to jest osoba, która ze mną współpracuje, Adriana, i ona ma też, prowadzi, oprócz tego, że współpracuje ze mną, prowadzi też stronę i stronę, ma swoją stronę właśnie o kursach online, ona prowadzi takie różne kursy i się na stronę nazywa Twój Pomocnik Online, z tego co pamiętam, także też Wam wpiszę w komentarzu, ale w każdym razie bardzo lubię u niej oglądać live'y, dlatego że ona uczy właśnie osoby, jak prowadzić różne rzeczy online, a dlatego że ja prowadzę online, dlatego też od niej się uczę. I dzisiaj opowiadała o tym, co ludzie sukcesu robią przed śniadaniem. I teraz powtórzę jej słowa, ale tylko szybciutko, że właśnie często mi mówicie o tym, że nie macie czasu na tą jogę czy medytację, nie macie czasu na to. Ja w to wierzę, bo większość z Was ma małe dzieci, czy takie właśnie jakieś obowiązki, i jak Wam się wydaje, nam się, że po prostu nie jesteśmy w stanie rano wcześnie wstać i jeszcze ćwiczyć jogę. I dlatego ja wiem o tym, bo ja też to przeżywałam. Mój syn co prawda jest teraz starszy i już nie mam tego problemu, on wręcz odwrotnie, właśnie chce spać dłużej, ale wiem, jak to było, jak był mały. Jest trudno, ale moim zdaniem jest to możliwe do wykonania, bo właśnie, o czym mówiła Adriana dzisiaj, ludzie sukcesu, co robią przed śniadaniem, oni zajmują się czymś, na co nie mają czas przez cały dzień. Czyli można do tego, jeżeli coś robią takiego, żeby stało to się ich nawykiem. I teraz do czego ja dążę? Joga dla mnie przez tyle lat stała się takim nawykiem, że ja sobie nie wyobrażam, słuchajcie, rano wstać i nie zrobić chociaż powitania słońca. To jest tak, jakbym rano wstała i nie umyła zębów, albo nie wypiła porannej kawy czy herbaty. Akurat ja nie piję kawy, tylko piję herbatę, ale to jest tak samo, jakbym właśnie tak zrobiła. Więc dla mnie po prostu jest to taki rytuał, jest to taki nawyk, który robię codziennie rano. I teraz ja wiem, że jest trudno z dziećmi, no ale też macie moment, kiedy macie czas się umyć, czy wypić tą kawę, czy herbatę, mając nawet małe dzieci. I ja wiem o tym, że mój syn, jak ja robiłam medytację, jak był mały rano, to wiecie, wchodził na mnie, nie wiem, ale on szybko zaraz zrozumiał, że to jest taki moment, kiedy ja coś robię. Nawet mało tego, on to wykorzystywał wtedy, bo wtedy wiedział, że coś może zrobić sobie, nie wiem, pobawić się albo, nie wiem, właśnie na nieszczęście brał właśnie iPada, pamiętam. No ale nieważne, w każdym razie miałam to chociaż 3 minuty, więc nie mówcie mi, że się nie da 3 minut wygospodarować rano, no może 5, bo zanim usiądziemy, musimy się zestroić i zrobić sobie medytację, czy nawet wiecie co, zamknąć oczy, przez moment oddychać, albo zrobić sobie oddech ognia. I już macie swój nawyk, więc nie mówcie mi, że się nie da. I teraz na nowy rok wszyscy robią sobie, słuchajcie, sobie takie postanowienia, to jest takie modne, tak, żeby zrobić postanowienia na ten rok, i jestem ciekawa, kto z Was zrobił postanowienia i czy nadal z nimi jesteście. Ja mam jedno postanowienie, które cały czas jest u mnie bardzo silne, na razie Wam nie powiem jakie, ale poczekam do zrobienia, bo robię je na 40 dni, więc zobaczymy, jak się uda. W każdym razie jestem ciekawa i niech to postanowienie, jeżeli jeszcze nie zrobiliście, słuchajcie, ono nie musi być wypowiedziane 1 stycznia, bo to jest takie właśnie śmieszne, że my zawsze sobie mówimy postanowienie od 1 stycznia albo od 1 miesiąca, tych dnia, albo tak, albo od poniedziałku, i zawsze mamy taką wymówkę, a tak naprawdę możemy nasze życie zmienić w każdym momencie i możemy w każdym momencie czuć i żyć już teraz tym życiem, jakim chcemy. To jest moje takie słowo. Okej. Słuchajcie, czy macie jakieś pytania? Cały czas mi tutaj wyskakują, przepraszam Was, SMS-y w moim komputerze, chociaż już miałam to wyłączyć, tylko ja nie wiem, jak to mam zrobić, bo ja i informatyka, to tak jak mówiłam, ja byłam w takich czasach, gdzie nie było internetu, i ja cały czas, słuchajcie, jeszcze nie wiem, jak mam wyłączyć, żeby wychodziły mi informacje SMS-y. Także przepraszam Was za to dzwonienie na linii. Czy ktoś z Was ma jakieś pytanie w związku z czakrami może, znaczy czakrami, ja nie będę teraz opowiadała dokładnie, tu z czakrami, słuchajcie, to można mówić godziny, można, ja w ogóle przygotowuję, już to jest mój plan, niedługo będą podcasty o kundalini jodze i o czakrach, także wszystko będzie przygotowane dla Was. Pracy jest moja książka, też o czakrach i o kundalini jodze, więc dużo informacji dla Was w tym roku nowym się, mam nadzieję, urodzi, jeżeli chodzi o tę sprawę, ale się bardzo cieszę. Pytajcie, pytajcie, zadawajcie pytania i tak jak mówiłam, wszystko sobie segreguję i w momencie, kiedy wiem, że to jest dobre, to odpowiem. W każdym razie, można pracować z czakrami wyższymi, jeżeli niższe są, też do pracy. To nie jest, nic się nie dzieje. Słuchajcie, w ogóle powiem jeszcze jedną rzecz. Z kundalini jogą, czy z jogą, nie ma żadnego niebezpieczeństwa takiego. Nie ma takiego czegoś, że Wy coś zrobicie i coś Wam to może zrobić źle.
To są głupoty takie, które są czasami gdzieś, wiecie, piszą ludzie albo mówią o tym. Są praktyki, które są jakieś takie bardzo silne. Kundalini yoga też może być bardzo silną praktyką i dlatego niektóre rzeczy nie uczę was online i niektóre rzeczy robię tylko z ludźmi jakby osobiście lub na moich wyjazdach z jogami lub na przykład na warsztatach jakichś takich, gdzie mogę obserwować osobę, ale to wszystko, co was uczę tutaj, czy czego was uczę też online, to są wszystko rzeczy, które są bezpieczne, także nie ma się czego obawiać, one nigdy nie pójdą źle. W ogóle jak mamy dobre nastawienie i energia moja, ja widzę zawsze, wiecie, kundalini to jest biały kolor, biała energia, więc tak się śmieję, biała energia, ale biały kolor i jest taka czystość w tym, więc tam nie ma możliwości, żeby ona wam tu coś zrobiła źle. I nie ma żadnych tam, słuchajcie, złych mocy, tak? One są wszystko dobre moce, bo to jest miłość. Pracujemy z miłością. Moją specjalizacją są czakry i właśnie praca z miłością do siebie, więc tutaj po prostu nie ma mowy, aby były jakiekolwiek złe moce, nie ma czegoś takiego. W ogóle yoga nie jest złą mocą, też jak wiem, czasami spotykam się z jakimiś takimi, wiecie, słuchajcie, opiniami, absolutnie. Więc, ale mam nadzieję, że wszystkie osoby, które są tutaj w grupie, to już nie mają takiego pojęcia, bo byście przecież tutaj nie byli razem ze mną, także was nie muszę tutaj uświadamiać. W każdym razie wszystko jest fajnie. Ja przygotuję specjalne pytania i teraz jeszcze było chyba jedno pytanie. Pytanie było o ósmą czakrę. O, też było to pytanie. Tak, w kundalini jodze rozpoznajemy ósmą czakrę i jest to aura. Czyli normalnie często w innych stylach jogi, w różnych szkołach, praktykach, jakichś różnych innych praktykach mówimy o siedmiu czakrach. W kundalini też mamy czakrę ósmą. Nie dlatego, że jako takie z kundalini, to słuchajcie, nagle nam się pojawia ósma czakra, a innym razem nie, tylko po prostu ale w kundalini jodze mówi się o tym, że nasza aura, która też jest w innych praktykach, my ją też nazywamy czakrą. To jest tylko to. Dlatego, że w innych może systemach ona po prostu nie będzie nazwana czakrą, a my nazywamy ją czakrą. I dlaczego? Dlatego, że ona mieści w sobie wszystkie inne czakry. Czyli to, co mamy w naszej aurze, to po prostu jest energia wszystkich czakr. Ale ja na ten temat opowiem też kiedy indziej więcej, bo tego, no to jest po prostu bardzo długi temat, ósma czakra. W każdym razie jest to aura. I czy można ją wyczuć? Tak, można ją wyczuć, bo za każdym razem, kiedy spotykasz osobę, i może tą osobę znasz, nie znasz, może spotkałaś ją dopiero, nie wiem, dopiero ją spotkałaś, nagle z nią rozmawiasz i od razu odczuwasz od tej osoby takie poczucie, że albo czujesz, że jest otwarta, albo czujesz, że jest nieśmiała, albo czujesz, że jest pewna siebie, wiecie, takie różne rzeczy, albo czujesz taka, że jest bardziej agresywna, albo że jest, no różne są rzeczy, tak? Od razu to można wyczuć, nie musimy znać tej osoby długo, nawet po kilku, nie wiem, zdaniach, po kilku, nawet po zachowaniu już to możemy odczuć. Oczywiście tutaj nie mówię o ocenianiu, że mamy oceniać, tylko o tym, że czujemy. I to właśnie, co czujecie, to jest ich aura, to jest nasza aura. Dlatego tak bardzo ważna jest praca z czakrami, bo te wszystko, co się dzieje, czyli nasza pewność siebie, nasze bezpieczeństwo, nasze otwarcie, co jeszcze, takie poczucie, że podkontrolujemy swoje życie i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, to wszystko jest widoczne w naszej aurze i nie ukryjemy tego. Także nawet jeżeli nie mówicie o tym, myślicie, że to jest w środku, tego nie widać, to czuć, po prostu ludzie to czują w naszej aurze. Także my możemy tej aury nie widzieć, ale każdy z nas ma takie poczucie, że może ją wyczuć. Bardziej lub mniej, ale możemy wyczuć. Tym bardziej, jak się na tym skupiamy. Także tak to jest. Mam nadzieję, że mniej więcej wam odpowiedziałam na pytania. Nikt nic do mnie nie pisze, tylko widzę, że wszystko działa. Ja dopijam moją herbatę jogową. I w przyszłym tygodniu myślę, że zacznę zrobić takie nowy temat, coś związane z kundalini yogą, jeszcze przemyślę. Także zapraszam was na przyszłą środę na godzinę 11 na herbatę z jogą jeszcze raz. Oprócz tego zapraszam was też na mój kanał YouTube, gdzie są filmy wszystkie z praktykami. Tam jest dużo medytacji, jest dużo praktyk. Jeżeli nie chcecie, nie macie ochoty teraz jeszcze zapisywać się na moje kursy online, to po prostu tam wszystko jest dla was dostępne. Dziękuję wam bardzo, życzę wam miłej środy i praktyki, pamiętajcie, nie zapomnijcie o praktyce medytacji, jogi, jakakolwiek to jest, może to nie jest kundalini yoga, może to jest jakaś inna praktyka, nieważne,
Ważne jest to ten moment, kiedy możemy coś ze sobą zrobić. Bo praca z czakrami, jeszcze tylko powiem to, to nie tylko, tak jak mówiłam, kundalini yoga, ale tak samo jest, czy praktykujesz asztangę, czy winiasę. W kundalini tylko tyle powiem, zdradzę, że działa to naprawdę szybciej. I to jest już udowodnione, ale to nie powiedziane. Czasami potrzebujemy dłużej, więcej czasu, zanim nam to wszystko ładnie zadziała i pomoże. Dziękuję Wam za dzisiejsze spotkanie i do zobaczenia w przyszłą środę na jogowej herbacie z Agą. Pa! Satnam!